Cześć Wam z tej strony Nygus. Spełniam swoją obietnicę. Jestem, wreszcie dorwałem i dostałem zgodę, żeby nagrać Wam samochód, o którym kiedyś Wam opowiadałem, że jak mi się uda, to wejdę tutaj i Wam go nagram. Jestem już trzeci raz i wreszcie właściciela dorwałem. Udało mi się uzyskać jego zgodę, żeby sfilmować Wam ten samochód. Na początku nie chciał, mówi, że to jego prywatny samochód. Wisman GT. Niestety nie zgodził się dać kluczyków, mówi, że w tej chwili ze względu na koronę niestety jest to niemożliwe ze względów bezpieczeństwa sanitarnych. Nie chce, żeby ktoś mu dotykał samochodów. Powiedział, że mam możliwość nagrać tylko samochód. Z odstępem nie zbliżać się do niego. Więc tak wygląda Wisman. Samochód, dla tych, co nie wiedzą, powstał we współpracy z BMW. Nie wiem, czy coś tu będzie widać. Jest ciemno. Taki oto sprzęcior. Lamborghini, Ferrari się jaracie, a Wismana nie znacie. No, tak chciałem Wam koniecznie go pokazać. Sam widziałem ze dwa razy w życiu na ulicy taki samochód. Co on tutaj jeszcze ma? Kilka Lambo. Ostatnio, kiedy tu byłem, pytałem, czy mogę zrobić szybkie nagranko. Nie zgodzili się, ponieważ ktoś podrapał im samochody. Nie chcieli mnie tu w ogóle wpuścić. Szef był wściekły. Tu mamy Bentleya. Kolejne Lambo. Ferrarka. Czerwona. Z kartką na sprzedaż. 129 tysięcy, 620 koni, 28 przylatane, 6 litrów. Ferrarka. Zależało mi, żeby tu się dostać, żeby Wam nagrać. Aston DBS. No. Hardkorowo, nie? I jeszcze tu Wam chciałem Bentley. I Merol, beczka poczciwa. No, takie szybkie nagranko. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Odcinek specjalny. Ktoś mnie wczoraj pytał, więc Wam tak na szybko, ile mogłem w tej chwili, w czasie tej kwarantanny całej tutaj, zmontowałem Wam taki szybciutki filmik. Do następnego. Pozdro, Nygus.